Dzień dobry. Słuchacie Państwo audycji Polityki Insight. Przyszłość jest dziś, w której rozmawiamy o technologiach, ich wpływie na biznes i nasze codzienne życie. W nowym sezonie przyglądamy się, jak przyspiesza cyfrowa transformacja. Naszymi gośćmi są eksperci i politycy, naukowcy i przedsiębiorcy. Wspólnie zastanawiamy się, jak będzie wyglądał świat, gdy wrócimy do tak zwanej nowej normalności. Partnerem audycji jest Orange Polska. Zapraszam do słuchania. Karol Tokarczyk. Audycję Przyszłość jest dziś. Zaczynamy od krótkich informacji ze świata technologii. Rywalizacja Sony i jego PlayStation oraz Microsoftu z Xboxem z korzyścią dla klientów. Amerykańskiej firmie tak bardzo zależy na pokonaniu japońskiej konkurencji, że może poczekać na cenę PlayStation 5 generacji i sprzedawać nowego Xboxa taniej, nawet ze stratą. Analitycy szacują, że japoński produkt może kosztować około $500, co oznaczałoby, że Microsoft może zaoferować swoje urządzenie około $100 taniej. Obu konkurentom zależy na tym, żeby po premierze jak najszybciej osiągnąć 10 milionów sprzedanych konsol i w ten sposób ogłosić sukces. Wciąż nie znamy jednak oficjalnych cen urządzeń ani dat ich premier. Wiadomo tylko, że obie konsole mają pojawić się pod koniec tego roku. Rośnie konsumpcja serwisów wideo online. Z danych firmy badawczej Gemius wynika, że w kwietniu w serwisie YouTube spędziliśmy około 400 milionów minut. Dwa miesiące wcześniej było to około 220 milionów minut. To dane z Polski. Na świecie tymczasem oglądalność platform VOD wzrosła około 20%. Inną aplikacją, która skorzystała w ostatnich miesiącach, jest House Party, służąca do wideoczatowania. Teraz przygotowuje się ona do wejścia na rynek wspólnego oglądania filmów z przyjaciółmi. Wideo na żądanie to nie tylko historie sukcesów takich jak Netflix. Quibi, aplikację do oglądania krótkich filmów wyłącznie na urządzeniach mobilnych, pobrano do tej pory około 3,5 miliona razy. W skali jednego kraju byłby to może sukces, ale globalnie oznacza porażkę tej inicjatywy. Może to oznaczać, że platforma nie osiągnie biznesowego celu około 7 milionów pobrań w ciągu roku. Pocieszające dla twórców są jednak inne dane. 4 na 5 użytkowników kończy oglądanie rozpoczętego filmu. Informacje, które słyszeliście przed chwilą, dotyczą aktywności, które już od lat odbywają się w wirtualnym świecie. Co jednak z tymi wydarzeniami, zajęciami i aktywnościami, które w wolnym czasie wykonywaliśmy fizycznie, wspólnie ze znajomymi lub rodziną? Mam na myśli ćwiczenia, wyjście do teatru, na koncert, a może też wizytę w muzeum. Mimo iż technologiczne przemiany nie minęły tych dziedzin naszego życia, to dopiero od kilku miesięcy możemy mówić o prawdziwej technologicznej przemianie w sposobach spędzania wolnego czasu. Gdybyśmy nawet chcieli zapomnieć o pandemii koronawirusa, to nie możemy, ponieważ to ona wraz z kolejnymi obostrzeniami w kontaktach jest katalizatorem zmian i wejścia technologii w nasz wolny czas. Jak wygląda ta przemiana i gdzie może nas zaprowadzić? O to pytałem trzy kobiety, które goszczą w podcaście Przyszłość jest dziś. To psycholożka i trenerka sportowa, menedżerka kultury oraz twórczyni jednej z najbardziej wziętych aplikacji promujących sztukę. Każda z nich ma inną perspektywę zmian dokonujących się w dziedzinach, którymi się zajmują. Marta Majchrzak jako psycholog z jednej strony, a jako współtwórczyni studia Ochlala, zajmującego się treningiem akrobatyki powietrznej, pole dance'u i jogi z drugiej strony, pomoże nam w zrozumieniu fenomenu ćwiczeń online podczas dystansowania społecznego. Pomoże nam również odpowiedzieć na pytanie, czy na dłuższą metę aktywność fizyczną można przenieść do sieci. Na początek takie kluczowe pytanie, czy faktycznie dystansowanie społeczne powoduje, że mamy więcej czasu? A może jest to jednak tak, że sprawa nie jest tak jednoznaczna i część z nas ma tego czasu więcej, ale inni jednak może trochę mniej? Z badań wynika, że kobiety mają zdecydowanie mniej czasu, szczególnie w kobiety, które są matkami lub mają pod opieką innych członków rodziny. Mamy czas na to, żeby przygotować posiłki dla bliskich. Jeśli mamy mniejsze dzieci, no to musimy je trochę pozabawiać. Jeśli większe, to musimy pośredniczyć w edukacji zdalnej, bo zazwyczaj to jest też na barkach kobiet.
Także ten czas przeznaczony na własną pracę czy na własne przyjemności skurczył się ogromnie i kobiety, z którymi prowadzimy projekty badawcze teraz w czasie pandemii, bardzo na to narzekają, bardzo podkreślają, że doskwiera im brak czasu dla samej siebie. No dobrze, ale jednak skądś biorą się te opowieści o aktywności przeniesionej do internetu, o oglądaniu seriali, o tych ćwiczeniach wszystkich, które widzimy. Sama pani tego doświadcza. Skąd to się bierze? Ja występuję w takiej podwójnej roli, bo z jednej strony jestem badaczką, a z drugiej strony od 10 lat z pasji prowadzę maleńki biznes, studio ruchu, które się nazywa Ochlala. I kiedy zaczął się cały lockdown, to przez chwilę byłyśmy na dużym wdechu z moją wspólniczką. Nie wiedziałyśmy, czy przenosić działalność online, czy nie. Między innymi z tego powodu, że wyraźnie widziałyśmy, że wiele naszych klientek tęskni za ruchem i nie potrafi się zmobilizować do ćwiczenia samodzielnie, no to zdecydowałyśmy, że będziemy takie zajęcia codziennie prowadzić. I w związku z tym, że widziałyśmy, że jest taka potrzeba, że instruktorki chcą zarabiać, a klientki chcą ćwiczyć, prowadziłyśmy zajęcia online. Ale muszę powiedzieć, że z jednej strony to było bardzo fajne doświadczenie. Cieszę się, że to zrobiłyśmy i mam nadzieję, że będziemy miały siły to kontynuować, ale z drugiej strony też napotkałyśmy na szereg problemów. Jeśli chodzi o plusy takich zajęć online, no to niewątpliwie ogromnym plusem dla uczestniczek jest to, że mogą zobaczyć się na żywo, że mogą popatrzeć na inne twarze niż twarze domowników, gdzieś tam odetchnąć trochę od tej codzienności. Mówią nam, że to jest dla nich bardzo ważne, wręcz po prostu online na wizji. Mówią, wow, jak się cieszę, że widzę właśnie jakieś inne twarze, że widzę instruktorkę, którą lubię. Po stronie plusów dla wielu kobiet jest też to, że jest określona godzina, w której się trzeba zalogować i człowiek się po prostu jakoś łatwiej wtedy motywuje. Ale po stronie minusów jest wiele punktów. Przede wszystkim widzimy, że wiele naszych klientek dużo czasu poświęca na pracę poprzez narzędzia online. Same muszą brać udział w spotkaniach, czy to na Zoomie, czy poprzez inne narzędzia. Z jednej strony bardzo by chciała brać udział w zajęciach, z drugiej strony kiedy przychodzi wieczór i mają tę chwilę dla siebie, to po prostu już nie chcą patrzeć na ekran, czują się tym zmęczone i nadmiernie obciążone. Wiele klientek opowiada nam o tym, że czują, że Zoom czy inne narzędzia wykorzystujące wizję mają takie działanie wampiryczne, wyciągają z nich energię i pomimo tych plusów, pomimo tego, że miło, dobrze jest popatrzeć na inne twarze, to jednak i dłuższy kontakt z tymi narzędziami online, czy poprzez te narzędzia online, powoduje znużenie, zmęczenie i to prawdopodobnie wynika z tego, że jesteśmy przyzwyczajeni do obserwowania reakcji mimicznych ludzi, z którymi mamy kontakt, a poprzez te narzędzia jest to dla nas bardzo wyczerpujące. Jeszcze nie potrafimy tego po prostu dobrze robić, nie potrafimy odpowiednio wydatkować energii podczas takich kontaktów. Okej, ale czy to oznacza, że trwała zmiana w przyszłości jest możliwa dopiero wtedy, kiedy, nie wiem jak to działa, ale jak nasze mózgi się do niej przystosują? Myślę, że tutaj dużą rolę odgrywać będą różnice indywidualne i to, że nasze mózgi, czy przystosowanie ich też się różni. Także myślę, że to też prawdopodobnie u każdego z nas trochę inaczej przebiega. Z całą pewnością jest tak, że jeśli będziemy dłużej zmuszeni do tego rodzaju kontaktowania się ze sobą, no to nasze mózgi się przyzwyczają. Myślę też, że każdy z nas może wybrać odpowiednią dla siebie formę. Przecież nie zawsze trzeba koniecznie tą kamerkę mieć włączoną. Można się też wytłumaczyć, że słuchajcie, ja się z tym gorzej czuję i po prostu ją wyłączę. Bo myślę, że przede wszystkim zarówno w tej pracy badawczej, którą wykonuję, jak i w ćwiczeniach online, o których rozmawiamy teraz, to kamerka, włączona kamerka jest podstawowym problemem i właśnie kiedy jej nie ma, naszym klientkom na pewno ćwiczy się łatwiej, czy niektórym z naszych klientek na pewno ćwiczy się łatwiej, choć z drugiej strony właśnie wtedy też jest trochę trudniej o utrzymanie uwagi, o takie pełne zaangażowanie. Każdy z nas musi znaleźć odpowiedni balans tu dla siebie. Czyli gdzie pani zdaniem te technologie mają sens, a gdzie jeszcze muszą poczekać? Wydaje mi się, że technologie online w tej dziedzinie sportu czy zajęć grupowych mają ogromną przyszłość, ale trzeba się nauczyć odpowiednio nawiązywać poprzez te narzędzia relacje.
tak żeby ta relacja była właśnie wzbogacająca, gdzieś tam więcej dawała niż odbierała. Ważąc plusy i minusy, jest na pewno więcej plusów. Tylko że trzeba się nauczyć umiejętnie te technologie wykorzystywać. Myślę, że takie zajęcia na YouTubie, które są z jednej strony darmowe, a z drugiej strony właśnie można je odpalić wtedy, kiedy się chce, dla wielu będą wygodniejsze. Choć też całe szczęście dla mnie jest mnóstwo takich kobiet, które właśnie potrzebują motywacji, potrzebują grupy, potrzebują tej energii, która z grupy płynie i potrzebują takiego kontaktu live, gdzie instruktorka mówi: cześć Baśka, fajnie, że jesteś, ćwiczymy, a potem właśnie jeszcze pochwali i poklepie mentalnie po plecach i powie: dobra robota. Także gdzieś tam jestem dobrej myśli, ale myślę, że z całą pewnością to nie są narzędzia dla wszystkich. Czas wolny to nie tylko zajęcia fizyczne, takie jak fitness i yoga. Korzystamy również z kultury. W ostatnich tygodniach możemy uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych niemal wyłącznie online. Jak nowa technologia zmienia odbiór wydarzeń kulturalnych? O tym rozmawiamy z Katarzyną Szustow, kuratorką, producentką projektów artystycznych i społecznych, a także specjalistką od komunikacji kultury. Twórczość artystów, aktorów, muzyków była już obecna w sieci, ale teraz chyba przeniosła się tam w całości. Artyści są dlatego artystami, że nie mogą wysiedzieć sami ze sobą i muszą tworzyć. Tym się różnią od nieartystów, jeżeli musimy jakąś definicję tutaj stworzyć. No więc siedzenie samemu w domu, często masa artystów po prostu jest w trasach i w tym domu mało przebywa, tak? Więc te domy często nie są też przystosowane na tak intensywne bycie w nich. No więc ten potencjał twórczy musi gdzieś mieć upust. Ja myślę, że cały czas się zastanawiam nad życiem teraz codziennym aktorów, aktorek, osób, które codziennie wychodziły na przykład wieczorem na scenę i konfrontowali się z 200, 300, jak nie więcej osobami na widowni. I myślę o takim w ogóle takim energetyce po prostu ich, tak? O biegu ciśnieniu, o biegu hormonów, jakby adrenaliny. To jest totalne wyzwanie. Niech Państwo pomyślą, że tak jak sportowcy, którzy wychodzą codziennie na trening na parę godzin, tak samo artyści, osoby, które występują na scenie, poziom spalania kalorii i tego treningu cardio jest totalnie wysoki, więc dla nich to jest po prostu bardzo niebezpieczne, chociażby dla zdrowia. Te bycie teraz można być nieużyteczne, więc każdy, kto może, że próbuje w jakikolwiek sposób być aktywny, mieć kontakt ze swoją publicznością, ale to jest, trzeba sobie powiedzieć wprost, że jednak to jest ochłap tych relacji, które mieliśmy do tej pory z nimi. No i czy ta nowoczesna technologia jest w stanie nam jakoś to skompensować? Czy ona jakoś to rekompensuje? No, internet jest tym, co jedynie nam zostało. Więc pytanie teraz o pomysły i o jakość. Dalej mam wrażenie, że wszystkie te pomysły, które krążą w internecie, czy różne challenge i tak dalej, to są stare pomysły sprzed COVID. Więc nic nowego jeszcze nas nie spotkało. Nie mamy nowych technologii, nie mamy nowych głośników czy mikrofonów wmontowanych w nasze komputery. Mamy w telefonach na przykład. Czyli też ta pytanie o jakość, zawsze, która jest tożsama z kulturą i o jakość rzemiosła. Jeżeli chodzi o nowe pomysły, genialnym ruchem na przykład był ruch Michała Borowika, kolekcjonera sztuki, który powołał taką inicjatywę, która się nazywa Polish Art Now, która jest dostępna głównie na Instagramie. Artyści, artystki udostępniają swoje prace, po prostu sprzedają je tą drogą i nie pobierane są żadne marże przez platformę czy przez Michała. Normalnie przez sprzedaż odbywała się do tej pory przez galerie, które pobierały mniej więcej połowę ceny końcowej. Więc mamy też, obserwujemy jakąś zmianę, która być może zaistnieje w rynku sztuki. No, na pewno bym Państwa zachęcała teraz do kupowania, bo jest na pewno taniej. W związku z całą sytuacją warto pomyśleć, czy nie zabawić się w kolekcji, że Państwo macie jeszcze jakieś pieniądze i środki. Artystów warto teraz wspierać, bo sytuacja ich jest bardzo, bardzo zła. Czyli kto korzysta na tym, że tak się wyrażę, dopaleniu technologicznym? Gdzie skierowali się odbiorcy sztuki? Komu poświęcamy teraz swój wolny czas? No, zawsze w kryzysie wygrywają najsilniejsi. No, na pewno wygrywają ci, którzy już wcześniej zajęli część rynku. Z badań, które wiemy, jak gdzieś tam też czytam i analizuję, wiem, że pokolenie Z jest skłonne zacząć płacić za dostęp i za treści z internetu. Wcześniej nie byli skłonni. Chętnie piratowali, ściągali, wykorzystywali różne bezpłatne możliwości korzystania z kultury. Więc na pewno ja się będę upominała i Państwa też o to proszę,
żebyśmy myśleli o artystach, którzy nie mają tak dobrej pozycji, którzy nie mają za sobą właśnie Netflixa, nie są reżyserami, reżyserkami, którzy mają podpisane kontrakty, bo one się odbędą na przykład, tak, które są na zlecenie Netflixa. Pytanie, co z innymi młodymi twórcami, którzy właśnie teraz by kończyli szkołę, mieli mieć debiuty swoje. W takim razie, jak pani zdaniem, jaka przyszłość czeka kulturę? Komu my poświęcimy te nasze 5 minut, pół godziny, godzinę? Będą dwie ścieżki równoległe, które będą w tym samym czasie się działy. Czyli z jednej strony będzie digitalizacja i cyfryzacja kultury na gigantyczną skalę i ten dostęp prawdopodobnie będzie za darmo albo będzie bardzo tani, a z drugiej strony, jeżeli wrócimy do tak zwanej sztuki żywej, czyli koncerty, filharmonia, opera, teatr, ta sztuka będzie bardzo droga. I wszystkie obostrzenia, które będą, cała kwestia bezpieczeństwa, jak i frekwencja. Mówi się o 25% publiczności, która do tej pory mogła zasiąść na nas, czyli mieliśmy 100%, obecnie będzie 25% mogło zasiąść na widowni. To jest też zupełnie inny rodzaj występowania, grania i obecności między artystą a widzem. To jest też kolejny, będzie wymagało jakichś nowych sposobów funkcjonowania. Ale na pewno ta sztuka będzie, o ile się utrzyma, masa teatrów prywatnych na pewno padnie. Nie, i to trzeba o tym mówić też głośno, że to są teatry, które się nie utrzymają. Ten świat będzie bardzo zagadkowy, który nas czeka i warto myśleć szerzej pod kątem kultury, też w kontekście sektora, który przynosi przychody. I pytanie, jak tego typu duże zmiany na wielkich rynkach wpłyną na kulturę. Rozmawiamy między innymi dlatego, ponieważ przygotowała pani specjalny poradnik dla instytucji kultury. On mówi o tym, jak radzić sobie teraz i być może też w przyszłości. Pokazuje, jak instytucje kultury mogą wykorzystać technologię, jak zarządzać kulturą na odległość i w jaki sposób dotrzeć do nas, czyli do publiczności. Myślę, że wyzwaniem na dzisiaj jest zmiana postawy każdego z nas. Z jednej strony jako ludzi, którzy prowadzą instytucje kultury, są artystami, czy prowadzą biznesy, każdego obywatela, obywatelki. Ja wyszłam z takiego założenia, że warto się dzielić. My mamy wiedzę, którą zbieramy od prawie 20 lat pracując w segmencie promocji kultury, czyli kultury i komunikacji, marketingu. Ja postanowiłam się częścią tej wiedzy podzielić, jakby taką esencję, taką pigułą nawet dla początkujących, ale też zaawansowanych trochę w tym temacie. I wydaliśmy poradnik dla instytucji kultury na czas pandemii. Można go sobie za darmo pobrać i korzystać. On jest głównie skierowany jednak do mniejszych, większych instytucji niż do samodzielnie działających artystów. Artyści myślę, że mają totalną wyobraźnię i coś na pewno wymyślą, aczkolwiek, jak wiemy, ich sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. Dodajmy jeszcze tylko, że publikację można znaleźć wpisując w wyszukiwarkę poradnik Szustow. Technologia nie jest dla artystów jedynie wyzwaniem bądź problemem. Katarzyna Szustow wskazuje, iż dobrym przykładem tego, jak można radzić sobie w cyfrowym świecie, jest Centrum Filmowe imienia Andrzeja Wajdy. Powstała niedawno instytucja kultury, nie ma siedziby, a jej profil w mediach społecznościowych odwiedzany jest w ciągu tygodnia około 50 tysięcy razy. Wydarzenia, które zwykle gromadzą 20-30 osób, docierają obecnie do tysięcy widzów. Jak wiele korzyści ze zdalnego dostępu do sztuki może zostać z nami w przyszłości? O to zapytałem naszą kolejną rozmówczynię. Czas wolny to również czas spędzony w muzeach i na wystawach. Zuzanna Stańska jest twórczynią Daily Art, aplikacji prezentującej światowe dzieła sztuki. Doradza także instytucjom wystawienniczym. Jak dystansowanie społeczne wpływa na zainteresowanie sztuką? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo najwyraźniej się to zmienia. Jeszcze na samym początku pandemii wszyscy widzieliśmy, czy na naszych Facebookach, czy w mediach społecznościowych, czy nie wiem, w mediach generalnie, że wszyscy zaczęli mówić o tych muzeach, o wycieczkach online po muzeach, o jakichś oprowadzaniach. Były jakiś taki pojawiła się masa artykułów, która pokazywała te muzea i kierowała do jakichś linków. I faktycznie na samym początku pandemii wybuchła gigantyczna moda na to. Tymczasem jakiś czas temu zaczęły się pojawiać analizy robione przez muzealnych specjalistów, które pokazywały, że faktycznie jak na początku był ten boom, tak nagle, równie nagle on zgasł. I teraz wydaje się, że to zainteresowanie jest już jednak mniejsze. I nie wiem, czy to była taka trochę czkawka
coś takiego, co się pojawia generalnie wśród ludzi co roku po 1 stycznia, taki nagły hura optymizm, że mamy nowe okoliczności, nowe warunki, możemy zrobić wszystko, więc będziemy chodzić teraz po muzeach. Więc wydaje mi się trochę, że ta kultura stała się w sieci podczas pandemii, stała się trochę ofiarą takich postanowień noworocznych, postanowień pandemijnych. Trochę pokazują to dane, no ale myślę, że jeszcze trzeba tutaj poczekać trochę na to, jak się sytuacja rozwinie w przyszłości. A czy to oznacza, że niebawem nastąpi na przykład odwrót od tej technologii? Czy one wejdą jednak szerzej do tego muzealnego świata? Szerzej i być może na stałe? No ja myślę, że trochę muszą się pojawić szerzej, bo jednak instytucje będą zaczęły jakby trochę się wymyślić na nowo. Bo w Polsce czy w Europie, w takich instytucjach, które są jednak głównie finansowane publicznie, to jeszcze nie będzie to taki przymus. Ale na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie dość, że szaleje ta pandemia, to jeszcze jednak gro instytucji jest finansowanych z prywatnych funduszy, no to oni już niestety bardziej dostaną po głowie, bo jakby staną się po prostu ofiarą rynku i ofiarą kryzysu. Więc oni trochę będą musieli zacząć się wymyślać na nowo i kombinować, jak dotrzeć do tej publiczności, która może teraz nie będzie już taka mobilna, nie będzie, nie wiem, turystyka pewnie zostanie zahamowana, więc też nie będą przyjeżdżać osoby z zagranicy. Też może ta publiczność miejscowa nie będzie taka, no po prostu będzie zainteresowana innymi ważniejszymi sprawami w dobie kryzysu gospodarczego, więc oni też będą musieli zacząć wymyślać, jak docierać do tej publiczności i też jak trochę w tych nowych warunkach na niej zarabiać. No i tutaj jedyna furtka to są te narzędzia cyfrowe, ale też jak to się potoczy, jak muzea czy instytucje kombinują, co z tym robić, to zobaczymy dopiero. Okej, ale które z tych rozwiązań mają szansę się przyjąć i upowszechnić, a które są ślepą uliczką, ale też ślepą może teraz, a w przyszłości mogą okazać się użyteczne? Ja myślę, że wszystkie te takie inicjatywy w stylu, nie wiem, wykładów, nawet takich po prostu wykładów, niekoniecznie oprowadzań po salach, ale też oprowadzania, wszystkie takie aktywności związane z szerzeniem wiedzy przy pomocy audio, wideo, przede wszystkim wideo, jeśli chodzi o muzea, to myślę, że to jak najbardziej się sprawdzi i tutaj będzie zainteresowanie i też bardzo fajnie, bo muzea zawsze to robiły, ale niekoniecznie właśnie w takiej odsłonie cyfrowej, więc dzięki temu będą mogli po prostu dotrzeć do nowych publiczności, na przykład międzynarodowej publiczności, więc moim zdaniem to jest super, super okazja i super szansa. Ale jeżeli chodzi o takie rzeczy, nie wiem, takie nowinki, które jeszcze nie są do końca dobrze przyjęte, czy rozpropagowane, czy są po prostu zbyt nowoczesne, czy zbyt drogie, nie wiem, jakieś hełmy, VR, na przykład. To moim zdaniem to jest trochę ślepa uliczka i tutaj to jeszcze nie jest ten moment na robienie takich fajerwerkowych technologii, takich po prostu, mówiąc kolokwialnie, szmerów, bajerów, które w normalnych czasach by zainteresowały jakąś publiczność. Tak teraz w pandemii myślę, że to trochę nie ta droga. Choć technologia wkroczyła do naszego wolnego czasu już wcześniej i już wcześniej mogliśmy podziwiać wirtualne wystawy bez fizycznych eksponatów, wygląda na to, że będzie ona stopniowo, ale coraz bardziej pomagać w zagospodarowaniu naszego wolnego czasu. Najpewniej to od nas samych będzie zależeć, jak bardzo wpuścimy do swojego życia to życie cyfrowe. Spotkania ze znajomymi na platformach wideo, ćwiczenia, koncerty, ale też wystawy. Pewne jest, że ostatnie miesiące pomogły nam postawić w tej dziedzinie spory krok naprzód. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu, a w międzyczasie posłuchajcie naszych pozostałych audycji. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W aplikacji, w której słuchacie podcastów, po prostu wpiszcie Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia. We'll be right back.